Witam serdecznie, nazywam się Michał Śmigiel. Co, kontynuujemy tutaj listę z wnioskowania statystycznego. Teraz chciałbym tak na szybko przerobić kolejne pięć zadań, które w zasadzie są na jedno kopyto, na jeden wzór. Zmienia się tylko trochę, może zmieniają się dane, zmienia się kierunek testu, jaki to jest dokładnie test. Zadanie piąte wygląda może trochę inaczej niż zadania od 6 do 9, bo ma więcej treści. Ale policzymy je dokładnie tak samo. O co chodzi? Producent jakichś tam opon samochodowych twierdzi, że jego opony mają wytrzymałość większą niż 50 tysięcy kilometrów. Chcemy zweryfikować tę hipotezę. Czyli co? On twierdzi, że jest większa, czyli nasze H0 w zadaniu piątym to będzie, że jest mniejsze lub że nasze M0 jest mniejsze lub równe niż 50 tysięcy. A hipoteza alternatywna jest taka, że M0 jest większe niż 50 tysięcy. I co? I mamy tutaj takie dane. Średnia z obserwacji 52 tysiące kilometrów, odchylenie standardowe 5 tysięcy, ilość obserwacji 100, no i poziom istotności, dla którego chcemy to testować, to 5 setnych. To co? Mamy dużą ilość obserwacji, większą niż 30, więc tutaj będziemy przybliżać rozkładem normalnym. Nasza statystyka Z to jest równa tyle. Od X średniego odejmujemy to M0 graniczne, dzielimy to przez S, przez pierwiastek z N. No i co? No i to w naszych danych się równa 52 tysiące minus 50 tysięcy przez 5 tysięcy przez 10. No ile to będzie równe? No to będzie równe 2000, tutaj się uprości, 2000 przez 500, czyli po prostu 4. I co? Jeśli hipoteza zerowa jest prawdziwa, ta statystyka Z ma rozkład normalny z parametrami 0,1. I co? Test jest jednostronny, M0 jest mniejsze lub równe, czyli co? A hipoteza alternatywna, że M0 jest większe, czyli obszar odrzucenia będzie dla poziomu istotności 5 setnych, no to będzie wartość rozkładu właśnie normalnego w punkcie 0,95, dla kwantyla 0,95. No i tutaj nie mamy stopni swobody, więc tylko tyle. Od tego miejsca aż do nieskończoności. Ile to jest wartość rozkładu normalnego w tym kwantylu? No to jest bodajże 1,65. To jest taka wartość, którą warto się po prostu nauczyć do nieskończoności. No i czy nasze Z do tego należy? No zdecydowanie widać, że należy. Czyli co? Należy hipotezę zerową odrzucić i stwierdzić, że producent opon ma rzeczywiście rację. One rzeczywiście mają wytrzymałość większą niż 50 tysięcy. Tak, policzyliśmy zadanie piąte. Za chwilę zobaczymy, że zadania od 6 do 9 policzymy dokładnie tak samo, tylko tam nie ma takiej treści. Bo co? Tutaj mamy jakieś obserwacje. Nawet nie jest konkretnie powiedziane jakie. Tylko co? W zadaniu szóstym mamy, że średnia jest 12, M0 jest 10, nasze odchylenie standardowe z próby jest 8, ilość obserwacji 64, poziom istotności, dla którego chcemy testować, jest 5 setnych. I co? Nasze H0 jest w takiej postaci, że M0 jest różne od tutaj 10, a hipoteza alternatywna jest taka, że M0 jest równe 10, to jest H0, a M0 jest takie, że jest różne od 10. No i co? Jak to zmieni? Statystyki to nie zmieni, to dalej jest duża próba, dalej jest statystyka Z, czyli X średnie minus M0 przez S przez pierwiastek z N. No i co? No i tutaj mamy X średnie 12 minus 10 przez S średnie wyszło tam, S wyszło 8, pierwiastek 64 to też jest 8, to się upraszcza do jedynki, wychodzi 2. No i co? No i jak to się tutaj zmieni? Poziom istotności mamy 5 setnych, to jest dwustronny. Czyli co? Czyli prawdopodobieństwo, że to jest hipoteza zerowa jest fałszywa,
jest duże wtedy, kiedy mamy obserwacje bardzo odstające od środkowych wartości. Środkowa wartość w rozkładzie normalnym no to jest oczywiście 0 w każdym możliwym sensie, a jak chcemy odrzucać, znaleźć obszar odrzucenia, to no na pewno wartości właśnie dążące do nieskończoności będziemy odrzucać. I co? I do jakiego punktu? Chcemy mieć 5 setnych na obszarze krytycznym, który będziemy odrzucać, czyli co? Czyli po 2,5% na każdy koniec, czyli od minus nieskończoności do wartości kwantyla 0,025, czyli 2,5% najmniej prawdopodobnych obserwacji jakby z lewej strony, to jest część pierwsza, część, w której będziemy odrzucać, a druga to jest znowu od 0, od kwantyla rzędu 97,5% do nieskończoności. No i co? Jakie to są wartości? Co jest fajne w rozkładzie normalnym? To, że on jest symetryczny względem zera. Czyli ta wartość to będzie ta wartość z minusem. A w zasadzie ta będzie na minusie, więc ta będzie z tą na minusie. Czyli co? Czyli tutaj mamy minus nieskończoność. Teraz kwantyl rzędu 0,97,5% to jest wartość 1,96. Czyli tu będzie minus 1,96, przybliżenie oczywiście, w sumie z 1,96 do nieskończoności. No i co? Nam statystyka wyszła 2. Czy należy do tego rozkładu? Jak najbardziej należy. Minimalnie, ale należy. Czyli naszą hipotezę zerową należy odrzucić. M0 jest różne od 10. Zadanie siódme. Co? Mamy tutaj test jednostronny. Znowu będziemy mieć. Co? Nasza hipoteza zerowa będzie taka, że M0 jest mniejsze lub równe niż 20. Hipoteza alternatywna jest taka, że M0 jest większe niż 20. No i co? Nasze dane, średnia 24, odchylenie standardowe 16, liczność próby 64, no i dla 5% chcemy to testować, poziomu istotności. Czyli co? Znowu próba jest duża, znowu statystyka Z, dokładnie ta sama. Czyli co? Czyli x średnie minus m0 to graniczne przez s przez pierwiastek z. No i ile to jest? No to jest 24 minus 20 przez s to 16 przez pierwiastek 64, czyli 8. To się upraszcza do dwójki. Tu jest 4 przez 2 to jest 2. No i co? No i tylko tutaj jest inny obszar odrzucenia. Tutaj odrzucenie będą tylko, odrzucać będziemy tylko przy dużych wartościach tej statystyki. Czyli co? Odrzucać będziemy, jak będziemy mieć 5%, no to Z 95% aż do nieskończoności. 95% to jest 1,65, przybliżenie. 1,645 bodajże. Aż do nieskończoności. No i co? No i tutaj z dużą mocą możemy stwierdzić, że Z należy do obszaru odrzucenia, czyli po raz kolejny odrzucamy hipotezę zerową. Dane wskazują na to, że średnia rzeczywiście jest większa niż 20.